Także proszę Państwa, dzisiaj 15 maja 2014 roku mówimy tutaj w samym centrum tej chińskiej wioski, proszę Państwa, no na pewno katolickiej, bo aż na 95% chińskiej, no bo zamkniętej, proszę Państwa. Dlaczego zamkniętej? Tutaj nigdzie Państwo nie macie parkingów, nie można zaparkować. Pełno policji stoi i tylko czekają, aż zaparkujecie, czyli w niewłaściwym miejscu. No bo mówiłam, że na Woli parkuj i jedź. Parking, parkuj i jedź. Tam można zaparkować. A tutaj Państwo zobaczą, w Warszawie, w centrum, Pałac Stalina, Marszałkowska i Rotunda, pomimo że jest wygwizdowo, no to parkingu nie ma, także skończyły się dobre czasy. Parkingu nie ma, także proszę Państwa, niech się Wam nie marzy. Kopyta wyjmijcie z kieszeni, przestańcie mordami kręcić i trzeba po prostu wziąć się do roboty. O co chodzi? Proszę Państwa, w lecie będą kongresy na Stadionie Legii, tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a macie szansę się po prostu na taki kongres załapać. I tam jak Państwo pojadą prosto i w lewo przy metrze Politechnika, proszę Państwa, w lewo trasą, to tam potem w prawo przy Wiśle będzie Stadion Legii, będzie w lecie kongres Świadków Jehowy. Tam będzie parking ogromny, duży i strzeżony. Będziecie Państwo mogli tam się zaparkować, a tak w Warszawie nie ma możliwości. Tutaj jest centrum, place ogromne, wygwizdowo, strasznie wiatr wieje. No, Jan Witek też strasznie narzeka, bo i to samo jest tam w lewo, jak się jedzie na zachodni. Jest straszne wygwizdowo i Państwo nie zaparkujecie, bo policja tam stoi, tu i tam, i tam i tu. I tylko czeka, proszę Państwa, na jelenia. Oczywiście, że tu nie ma jelenia, tylko są po prostu debile, którzy po prostu nie mogą zrozumieć pewnych rzeczy, że już jest XXI wiek i nie ma parkingu, niestety. Proszę Państwa, wiatr wieje, pogoda się zmienia, będzie lało, będzie wiało, proszę Państwa, tyłek to mi już dawno zawiało, ale sobie jeszcze jakoś daję radę. Wszystko mi spada, jak zimowej czapki Państwo nie założycie, pod koniec maja już będzie niedługo, no to sobie nie dacie rady. Także nie proponuję tutaj, wygwizdowo straszne, katolicka Polska na Mazowszu, nad Wisłą. Ja wiem, że wszędzie trzeba dojechać. Tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Tutaj nie ma takiego muzeum wielkością przypominającego pudełko od zapałek. Tutaj wszystko jest takie, Państwo zobaczą, jak to ten ruski Pałac Kultury Stalina i Lenina, ruska pozostałość, czyli prezent dla katolickiej Polski, a tutaj w Warszawie, gdzie nie ma prawosławnych, gdzie nie ma mormonów, ani Świadków Jehowy, ani żadnych innych systemów takich pro-biblijnych, bo Państwo pamiętacie tutaj, że Biblia w śmietniku, Biblia na trawniku, Biblia na ziemi, w koszu, po prostu na ulicy, na bruku. Także macie Państwo szansę załapać się to lato do Świadków Jehowy na kongres przy trasie łazienkowskiej i będziecie mogli przez te 3-4 dni być tam i korzystać z bezpłatnego parkingu, a tak to nie można nic parkować. Także proszę się nie dąsać, nie pląsać, mordą nie kręcić, bo to nic nie da Wam typom jako tym takim drugiej klasy, drugiej kategorii, którzy krzyczą, a do Matki Boskiej, ręce wznosząc. To nic nie da, po prostu jest za dużo. Jest nas wszystkich, tak. Jest to wiocha, aż 3-milionowa. I takie marzenia, a to, że to kupię za 2,5 tysiąca, tak jak tam w informacji dzisiaj byłam turystycznej, tutaj w Pałacu Kultury Stalina i Lenina przecież dziewczyny by i to chciałyby i tamto, ale jak pracują w informacji, to zarobią tyle co nic. Także mogą tylko pomarzyć, mogą pomarzyć o Anglo-Ameryce, Białystok, ale można stąd odjechać. O USA, o Anglii, o Niemczech można pomarzyć, ale tam wszystko niestety jest drogo. Tutaj można się jedynie zadowolić supermarketami, gdzie cokolwiek można kupić taniej, no ale to jest też i niższej jakości, proszę Państwa. Poza tym z zachodu docierają do nas produkty z układem Mendelejewa, czyli jeżeli ktoś chciałby być
zdrowszy, żyć zdrowiej, no to nie są to dobre czasy. Także trzeba się nastawić, proszę Państwa, na nowość. Nie jest to to, co Pismo Święte mówi, o to wszystko nowe czy nie, bo po prostu Bogiem tego świata jest szatan, diabeł. I jeżeli Wy jesteście jego sługami i w dalszym ciągu chcecie być sługami szatana, którzy w średniowieczu palili Pismo Święte, Biblię z ludźmi razem, proszę Państwa, a teraz pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina wyrzucaliście przekład Nowego Testamentu, czyli Pisma Świętego w przekładzie Gedeonitów, przecież żebyście tylko wiedzieli, że Biblia jest jedna. Różne są tłumaczenia. Jedna na całym świecie. Żebyście to wiedzieli, to byście po prostu Pisma Świętego nie wyrzucali do śmietnika. No bo tutaj w Warszawie każdy zagląda do śmietniczki. I taki. Po prostu w celu wyrzucenia albo w celu też i wzięcia czegoś. No bo ludzie wiedzą, że w śmietniczce coś mogą znaleźć. Dlatego też w starożytności, w Aleksandrii, w Egipcie, znaleziono zwoje z Księgi Izajasza. Zwoje Księgi Izajasza owe potwierdziły prawdziwość istnienia już istniejącej księgi, części Biblii, Księgi Izajasza, że jest prawdziwa. Oczywiście świadkowie Jehowy mogą Wam więcej na ten temat powiedzieć, żebyście mogli nabrać troszeczkę więcej szacunku dla Pisma Świętego, a potem dla ludzi, no bo bez Biblii, bez Boga, bez Jehowy Boga, ni do proga. Tetragram wyrzuciłyście, drugie przykazanie też wyrzuciłyście, przez to obrazy czcicie, zwierzęta czcicie, samych czcicie, a to bądź przyjacielem Jehowy, miej kumpla, miej przyjaciela Jehowy. Dlaczego macie takich, co was za 5 minut zdradzą? Cygano, Żydo, dziadogadu, bo to taka mieszanka jest ewolucyjna w czasie gender, kiedy gender teraz w katolickiej Polsce, a tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją, gender weszło. Także, że wy cygany, którzy tam napływają z tamtej strony może miasta więcej, z Pragi południe, albo różni tacy ateiści, którzy są z tamtej strony, z zachodniej części, macie wszędzie wygwizdowo i parkingów nie ma. Niestety, skończyły się czasy, mieszkacie w tramwajach, w chlewkach, bo Japoni to mają po 100 metrów kwadratowych. Także pozdrawiamy Wielki Pałac Kultury Stalina i Lenina w katolickiej Polsce, a tutaj na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, gdzie papież i tramwaj. Chodzi o papieża Wam, bo nie ma prawosławnych, nie ma, ani mormonów, nie ma.